Dzień dobry, witam was moi kochani. Właśnie jadę do Edynburga, mam parę spraw do załatwienia, czy parę spraw, muszę kupić mężowi struny, bo mój mały je zerwał. Muszę kupić coś na ciasto, bo chcę upiec ciasto na, dwa ciasta na święta, arbuzowca i ciasto jajko sadzone. Chcę też zrobić sałatkę, więc potrzebuję też pietruszkę kupić, ponieważ tutaj w Szkocji nie wiem czemu, ale nie mają korzenia pietruszki. Mają tylko ten, Jezus, takie białe, parsiem to się nazywa, ale brukiew chyba, czy coś takiego. W każdym bądź razie muszę kupić tą pietruszkę. Przy okazji muszę zahaczyć o jakieś, chciałabym coś z kolorówki sobie kupić, przeskuniowy korektor do duszowania cieni. Mój mały buczy za świeczkę będzie spał. Co jeszcze? Powiem wam tak. Wczoraj wieczorem miałam cholerne wyzwanie, bo wieczorem burczało mi jak cholera jasna w brzuchu. Myślałam, że się skuszę i coś zjem, ale powstrzymałam się. Znaczy nie, no szczerze mówiąc, jak odgrzewałam mojemu mężowi obiad, to wzięłam i dziubnęłam kawałek piersi z kurczaka, ale to naprawdę taki mały kawałeczek, więc aż tak bardzo chyba nie przytyję z tego powodu. Jutro oczywiście kolejne ważenie. Trochę się tego boję, bo powiem szczerze, że ostatnio, znaczy może jem mniej, ale ostatnio chyba zjadam dwa razy na śniadanie kromkę chleba. Jedno jest takie ciemne, ale te ciemne to takie bardziej chyba dmuchane niż faktycznie ciemne. Muszę kupić tego razowca sobie znowu, taki jak coś a la pumpernickel, i ewentualnie jak mi się będzie bardzo chciało tego chleba, to wtedy sobie wezmę i zrobię tego z tym chlebkiem. Co jeszcze chciałam wam powiedzieć? No tak, święta, jak tam u was porządki, bo u mnie w sumie chyba tak bardzo nie przesadzam, sprząta się jak się sprząta codziennie praktycznie. Jedynie powiesiłam jajca w oknach, żeby było świątecznie, chyba jako jedyna na naszej ulicy coś tam w tych oknach jest. Tutaj ludzie już mają dzisiaj praktycznie Wielki Piątek, dużo osób ma wolne. Sklepy są jakby trochę mniej, trochę krócej pootwierane, więc mam nadzieję, że się szybko zdążę wyrobić. Że się wyrobię z tymi zakupami. Tak jak mówię, no chcielibyśmy, żeby, jeżeli o ile nie będzie padać, bo wiadomo jak w tej Szkocji jest pogoda, praktycznie to się co 15 minut to się zmienia. Jeżeli tylko się tak się złoży, że nie będzie w niedzielę padało, to zaraz po śniadanku chyba zapakuję trochę sałatki, uczaskam jakichś kotletów, coś tam zrobię do jedzenia, chyba zapakujemy się i pojedziemy sobie na małą wycieczkę, żeby nie siedzieć, żeby też mój mąż, który ostatnio dość dużo pracuje, żeby mógł się zrelaksować troszeczkę. No i oczywiście ja też, bo to praktycznie mój ostatni dzień przed powrotem z L4 do pracy. Będę zmieniać stanowisko z powodu tego mojego barku, żeby było trochę lżej dla mnie. Zobaczymy jak to będzie, jak to wszystko się da pogodzić. Co jeszcze? No uczę się makijażu każdego dnia, przeglądam tego YouTube'a. Uwierzcie mi, że nawet nie zdawałam sobie z tego sprawy, że można tyle ciekawych rzeczy się nauczyć. Nawet dzisiaj moja przyjaciółka, której wysłałam zdjęcie, powiedziała, napisała mi, że mam perfekcyjny makijaż, ale z drugiej strony, Boże, wiecie, widzicie mnie czasami rano, jakbyście mieli takie gęby jak ja, to też byście musieli mieć perfekcyjne makijaże, chociaż i tak mówię perfekcyjne, naprawdę mi dużo brakuje i uwierzcie mi, że kurde, tyle się uczę z tego YouTube'a, że się naprawdę w głowie nie mieści. 43 lata, co najmniej od 20 lat się maluję i szczerze mówiąc, dopiero teraz uczę się prawdziwej sztuki makijażu. Naprawdę. Chciałabym jeszcze trafić na jakiś fajny podkład, bo wydaje mi się, że moja twarz jest sucha. Pod oczami mam cholernie suchą skórę, staram się nawilżać ją bardzo dużo. Naprawdę bardzo dużo. Tylko mi się przypomni, jeżeli nie muszę, nigdzie nie wychodzę, to staram się makijażu nie nakładać na twarz w ciągu dnia. Tak jak wczoraj właśnie nie jeździłam nigdzie, więc wzięłam i nie malowałam się, tylko starałam się nawilżać to pod tymi oczami. Dzisiaj popatrzę za jakimś kremem pod oczy, może coś mi się uda jeszcze dostać. Może nie będzie aż tak źle. No kurde, no jestem już w takim wieku, że niestety ta moja skóra już nie jest taka jak kiedyś. Więc mogą być już z nią trochę takie problemy. Co jeszcze wam mogę powiedzieć? No,
Jadę właśnie zatankować, będę wjeżdżać na stację i prawdopodobnie na tej stacji przed tym tankowaniem się rozłączymy, bo później muszę sobie GPS-a załączyć, żeby jak najkrócej trafić, jak najszybciej i bezpośrednio do tego sklepu muzycznego w Edynburgu. No i czekajcie, widziałam pieniądze, bo zapomniałam, ale chyba tak. No i co jeszcze? No chyba tyle. Postaram wam się, cały czas pracuję nad tymi programami do edycji tych filmików, żeby one były jednak w całości, żeby były łączone, bo widzicie, że zdarza się, że jest jakiś film, nagle coś moje małe mnie szturchnie, coś mi z ręki wyleci. Kupiłam sobie, zamówiłam sobie statyw, czekam na to, żeby mi statyw przyszedł, więc myślę, że te filmy będą jeszcze bardziej stabilniejsze. Postaram się wam nagrać dzisiaj. Aha, mam ze sobą mój koktajl, to będzie moje drugi jakby taki lunch. To będzie taki mój lunchik. Muszę kupić na stacji jeszcze wodę, bo suszy mnie jak rekina. Pogoda, widzicie, jest nie za ciekawa. Być może tak będzie też w niedzielę, chociaż wolałabym, żeby było trochę cieplej, bo wtedy będzie bardzo fajnie. Pojedziemy sobie na jakąś małą wycieczkę niedaleko. Tutaj jest przepiękny Loch Lomond koło Glasgow. Cudowne miejsce, byliśmy już tam parę razy i było naprawdę przefajnie. No dobra, kochani, to tak, powiedziałam, jadę do Edynburga, muszę zrobić zakupy. Później trochę coś tam upiec, wymyślić sobie coś na kolację i myślę, że będzie super. Słuchajcie, bo zjeżdżam już na tą stację benzynową, to za chwileczkę będziemy się rozłączać. Życzę wszystkim spokojnego dnia i pamiętajcie, jak nie umyjecie okien, i tak będzie Wielkanoc. I tak będzie, nic się nie zmieni. A spędźcie ten czas z rodziną, ze znajomymi, z przyjaciółmi, z najbliższymi, bo to są najpiękniejsze w życiu chwile. Dobra, no to by było na tyle. Do usłyszonka.